Wygrał nie tak dawno 3 konkursy Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu w Almaty. No a potem, gdy zaczął skakać w Pucharze Świata, 23 w Innsbrucku i 3 w Bischofshofen. 3 w ostatnim konkursie turnieju 4 skoczni. Stefan Kraft. No i będzie bardzo ładny, bardzo daleki skok! Nie wiem, czy nie było podwórki, ale to jest powyżej. Na miejscu 7 był najlepszym z niemieckich skoczków na obiekcie Adama Małysza, choć wydawało się, że powinien mieć podium, bo przecież był liderem po pierwszej serii. O, ładnie. No i to patrz, 134 metry wystarczą, aby zwyciężyć w tych zawodach. Ryoyu Kobayashi już w powietrzu, prędkość niższa, no bo krótszy najazd, ładnie leci, no i tutaj nie pozostawia wątpliwości, ależ to był skok! Stefan Kraft, no cóż, czy Austriacy zdołają wskoczyć na podium? Na razie są na 4 miejscu, przegrywają z Niemcami. Od tego skoku Austriaka będzie dużo zalecało. Około 145 metrów. W czerwcu, tak czy inaczej, jest najmłodszym punktującym w tym sezonie zawodnikiem na pewno w Pucharze Świata i... ojej! Drugiemu finałowemu skokowi, bo po pierwszej serii zajmował 8 miejsce. Ma zatem tutaj na Gross Titis 2 srebrne medale. Dzisiaj w serii próbnej także 140,5 metra. Domen Prez! Ależ wychylony i skacze niesamowicie. No jest niesamowity rzeczywiście ten chłopak. Powiewają biało-czerwone flagi pod Gross Titis szanse. Trójka Polaków na 3 czołowych pozycjach i już tylko jeden zawodnik w pierwszej serii. Na rozbiegu Ryoyu Kobayashi. W kwalifikacjach przed tym konkursem wygrał, skoczył najdalej, a jak będzie teraz? Także daleko, daleko, bardzo daleko szybuje Japończyk. No znakomity skok. Warunki. To będzie na pewno długi skok. Być może po rekord. On potrafi skoczyć zawsze daleko. Kapitalny skok! To jest przeskoczył skocznie. Ależ miał kapitalne warunki. Jeszcze jeden raz na podium w karierze w zawodach Pucharu Świata. 4 zwycięstwa, 5-krotnie drugi, 12 razy trzeci. 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żurę, by dołączyć do kolegów wysoko nad skokiem. Dawid! Dawid, jak cudownie, jak wspaniale, ależ znakomita próba! Mikael Kajbek, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzeci w turnieju 4 skoczni. Bardzo wysoki, bardzo daleki, ale daleki ląd przy Kajbeka. To jest nowy rekord skoczni. Gotta
serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. Łapie tutaj, łapie noszenie. Ale dobry skok daleki! Ależ poszybował tutaj Kamil, złapał to noszenie. Ależ wspaniały skok. No i znów przypomina się ta historia, jak z Wojciechem Fortuną w 72. Leciał i leciał, i leciał nasz Kamil, tak jakby właśnie chciał zaprzeczyć prawo ciążenia. To tylko ten wiatr podarty go tutaj uniósł i na tej poduszce poszedł Willingen. Brawo Kamil! 206. Geneta Kangnesa, 221 metrów dzisiaj w serii trudnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia. Bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo, na razie jest liderem, skoczył genialnie, ma 10,9 punktów przewagi. Dołączamy się do życzeń, a teraz życzymy dobrego występu Klemensowi Murańce, który dziś w drugim treningu miał 140 metrów. O, pięknie skacze Klemens! To jest jeszcze lepsza odległość chyba niż Jana Herla, tak się wydaje. Albo ta linia związana była może bardziej z wiatrem. Nie, 153 metry! To jest nowy rekord skoczni, proszę Państwa. Do tej pory Jan Ahonen w 2005 i Juri Tepesz w 2014 skoczyli po 152 metry. 16 platforma startowa i nadal dobre warunki. No i zobaczmy, jak wykorzystaje Grzegorz Schierenzauer, który prezentuje się tutaj w każdym skoku bardzo dobrze. 55 km na godzinę na progu, złapał noszenie, wylądował. Cały i zdrowo wylądował. No, jest już zielone światło. Zatem Konstantin Schmidt w powietrzu, dobra prędkość na progu, on też złapał noszenie i także daleko skacze tam. To prawdopodobnie Schmidt, tak jest, jest pewnie zbliżony do tych, których skakał Karl Geiger. Jest zielone światło, a zatem Stefan Kraft już na progu. Ładny, spokojny lot i daleki. Przesuwała się ta linia zielona w dół ze skoku do... z Bardalem o miejsce wyższe na podium, drugie czy trzecie, jaka będzie odległość, na pewno zmobilizowała go odległość Niemca i teraz on również. Nad Severinem Freudem i drugi na R. Vikersund, on tam przecież dwa lata temu skoczył 252 metry, to był przez chwilę rekord świata, poprawił go później Stefan Kraft. Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok, wprawdzie wylądował bez telemarku, ale to była świetna 34 metry Roberta Johanssona. No i nota łączna 144,4 punktu. Tę wartość warto zapamiętać. Tu tak naprawdę wyprzedził Szefer i Simona. Tych, którzy do tej pory otrzymywali najlepsze noty. No ale popatrzmy. Simon Ama. Tu może być daleko i będzie bardzo daleko, ależ daleko pofunął reprezentant Szwajcarii. Simon Ama, 146 metrów. 150,9 punktu.
Natomiast Niemcy niebezpiecznie z kolei depczą nam po piętach. Johan Andre Forfans, bardzo ważny skok. Czy wrócą do gry Norwegowie, to jest pytanie i... To jest dla rekord, rekord. I teraz wie Steckel, że wrócili do gry i to w sposób niewiarygodny. 138 metrów. O 2,5 metra dalej od rekordu Austriaka Witkelsla. Wydawało się, że tutaj... 7, dzisiaj Piotr nie rozwiał. Ósma platforma startowa. No pozostało tych dwóch najlepszych lotników. Ryoyu Kobayashi i Markus Eidenbichler. I Ryoyu 20 razy na podium w tym sezonie. 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy. Ależ wieje mocno pod narty. 80. Ryoyu Kobayashi. Gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skok Ryoyu Kobayashiego. Ależ odpalił petardę Ryoyu Kobayashi. Jak daleko on wylądował, w którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów na wiatr, ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry. Nowy rekord.